Witamy Państwa we wtorkowy poranek, chłodny, zimowy, ale obiecujemy Państwu, że dzisiaj na pewno w Opolu będzie gorąco, dlatego że mówić będziemy o ludziach o gorących sercach. W naszym studiu naczelnik Centrum Dialogu Obywatelskiego w Opolu, Dorota Piechowicz, witań. Dzień dobry. Witam serdecznie Pani Naczelnik. Dobrze powiedziałem, że ludzie o gorących sercach, bo to ludzie, o których mówimy dziś, to słowo wolontariusz, ono też nabrało zupełnie innego koloru, charakteru, zmieniło się i na pewno Pani też obserwując przez wiele, wiele lat, to słowo też można było powiedzieć nabierać zupełnie nowych znaczeń. Zupełnie nowych znaczeń, natomiast jedno jest niezmienne. Rzeczywiście, że są to osoby o ogromnej energii, ogromnej takiej społecznej empatii, o tych gorących sercach, które myślę zwłaszcza w te grudniowe poranki i nie tylko sprawiają, że jakoś inaczej o sobie myślimy. Sprawiają, że doceniamy to, co jest wokół. No i dlatego też właśnie w różnych krajach, tak naprawdę na całym świecie. Dzień 5 grudnia jest ogromnym, największym w roku świętem wolontariuszy, Międzynarodowy Dzień Wolontariusza, a w Opolu mamy bardzo długą tradycję i też to święto pokazujemy, promujemy, ale przede wszystkim promujemy tą postawę, którą wolontariusze reprezentują. No właśnie, mówimy i spotkamy się dzisiaj dlatego, że po południu ponownie się spotkamy, by świętować, bo to jest, tak jak powiedzieliśmy, święto, kolejna gala wolontariatu w Opolu, która ma już swoją tradycję, Pani Doroto, taką dosyć długą. Ten XXI wiek jest rzeczywiście takim momentem, początek tego wieku, który w Opolu też dostrzeżono, zauważono, że tym osobom też należą się przynajmniej słowa wdzięczności. To prawda i powiem szczerze, że w Opolu nawet tą tradycję wolontariacką wyprzedziliśmy samą ustawę, ponieważ pierwsze Biuro Pośrednictwa Pracy Wolontariackiej w Opolu powstało z inicjatywy Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie. Wielkie ukłony tutaj dla wszystkich pracowników całego zespołu MOPR-u i to był rok 2001, a ustawa o pożytku, która też bardzo ważna, w ogóle cały swój fragment poświęca pracy wolontariackiej, weszła w życie 2 lata później, czyli w 2003 roku. I to ważne, żeby przypomnieć, ponieważ i sam wolontariat na przestrzeni tych lat zmieniał się, zmieniała się nieco definicja, też zmieniało się takie społeczne postrzeganie. Przypomnijmy, jeszcze kilka lat wstecz, jak mówiliśmy wolontariusz, to społecznie trochę też tak stereotypowo mieliśmy przed oczyma osobę bardzo młodą, zazwyczaj ucznia, osobę, która pomaga starszym, zależnym w jakiś sposób. Dzisiaj, zobaczmy, wolontariat jest międzypokoleniowy. Bardzo dużo wolontariuszy w ostatnich latach to osoby, które już są w wieku emerytalnym. Tak, chciałem powiedzieć, że seniorzy są fantastycznymi wolontariuszami. To prawda, fantastycznymi. Również dlatego, poza tym, że mają ten ogromny żar serca, mają też coś, co na rynku wolontariackim jest bardzo mocno poszukiwane. Mają ogromną wiedzę i doświadczenie. To doświadczenie, którym zawodowo już się nie dzielą, bo już nie pracują zawodowo, natomiast cały czas mogą tą wiedzę, ten swój taki zmysł podpowiadać, dzielić się nim, wspierać instytucje i organizacje. To, co się też zmieniało, to miejsca, w których wolontariusze pracują. Zdecydowanie kilka lat wstecz to takie typowe miejsce to jednak organizacja pozarządowa. Tak jest do dzisiaj, że większa część wolontariuszy pracuje w stowarzyszeniach, fundacjach, w różnych organizacjach pozarządowych. Natomiast warto podkreślić, że coraz częściej na współpracę z wolontariuszami decydują się też instytucje publiczne, ale również też samorządy. Samorządy, ale też i coraz więcej firm, czy państwowych, czy prywatnych też wychodzi, prawda? To ta firma przyjazna, jak to się mówi w wielu wymiarach, też między innymi bardzo często stawia na taki wolontariat wewnątrz pracowniczy. Tak, wewnątrz pracowniczy, czy właśnie ten konkretny wolontariat pracowniczy, wolontariat biznesu, który jest dedykowany rzeczywiście pracownikom danej firmy. Wartość z tego wolontariatu jest ogromna, ponieważ z jednej strony to jest potencjał na integrację samych pracowników. Taka szansa dla firmy, która daje możliwość spotkania się tym ludziom w zupełnie innej przestrzeni. Nie biznesowej, nie zawodowej, takiej nietabelkowej, pewnego też wyścigu, osiągania celów, sukcesów, kolejnych zadań, odhaczania na tej czekliście, ale spotkania się w zupełnie innym miejscu, w zupełnie innej atmosferze. I ta atmosfera spotkania się na przykład w jakiejś organizacji pozarządowej, gdzie pracownicy robią coś na rzecz podopiecznych, czy na rzecz tej konkretnej organizacji,
organizacji, daje taką okazję, żeby w ogóle zobaczyć w swoim koledze, koleżance z pracy kogoś zupełnie nowego, zupełnie nowego. Chciałbym powiedzieć o tych wydarzeniach, które mają miejsce w Opolu, bo dzisiaj nagrodzą Państwo właśnie wiele z tych osób, natomiast widać, jakim powodzeniem cieszą się wszelkie akcje, które Centrum Dialogu Obywatelskiego organizuje. Myślę o początku lata, zakończeniu lata, seniorady i tak dalej, tam gdzie się współpracuje, to widać, że jest absolutnie chęć i potrzeba pokazania. Co więcej, wielokrotnie będąc uczestnikiem tych wydarzeń, słyszę takie głosy: ja nie wiedziałam, że coś takiego w mieście jest. Tak, to prawda, dlatego rzeczywiście tych okazji do pokazywania tego obywatelskiego Opola, my tak szeroko mówimy o tym, bo to obywatelskie Opole to z jednej strony i społecznicy, i wolontariusze, i formalnie zarejestrowane organizacje pozarządowe, i różne kluby, grupy nieformalne, wiele podmiotów takich opiniodawczych, konsultacyjnych, różnego rodzaju rady, które w tym życiu społecznym biorą udział. Wszystko to wspólnie w gronie różnych wydziałów i jednostek miejskich robimy po to, aby przybliżyć trochę ten świat obywatelski mieszkańcom. Czyli żeby pokazać też, kto za tymi różnymi inicjatywami stoi. Bo faktycznie my też zwracamy na to uwagę, że często mieszkańcy, mieszkanki korzystają z różnych ofert organizacji pozarządowych. Nie zawsze mają taką świadomość, że rzeczywiście dzięki determinacji stowarzyszenia czy fundacji, czy zaangażowaniu wolontariuszy udało się ten projekt zrealizować, udało się tą inicjatywę zrealizować, a myślę, że to się społecznikom dzisiaj szczególnie mówimy o wolontariuszach. Wolontariuszom należy, żeby ich pokazać, co nie jest łatwe, bo to są osoby bardzo skromne, które często pierwszą reakcją, jaką się dzielą, to jest: czy naprawdę musimy mnie pokazywać? Czy ja naprawdę powinnam uczestniczyć w konkursie? To tylko nas upewnia, że to są właśnie te osoby, które mają gorące serca, ogromną skromność, ogromną dyplomację i chęć pomagania innym bez względu na różne swoje często też potrzeby, ale też swoje trudności, które mają w życiu. Mhm. Wielokrotnie podczas gal wolontariatu nagradzaliśmy wolontariuszy, którzy zmagają się ze swoimi problemami, ze swoimi chorobami, często z niepełnosprawnościami. A pomimo tych różnych trudności i wyzwań w swoim prywatnym życiu, są w stanie znaleźć czas dla innych, są w stanie dać nadzieję i radość innym osobom, i robią to w sposób życzliwy i profesjonalny. O gali samej jeszcze powiemy króciutko, bo to nie o to chodzi, żeby zdradzić jej scenariusz, ale mnóstwo bardzo ciekawych rzeczy podczas gali się wydarzy. Natomiast warto byłoby się pokusić też o ocenę tej współpracy dotyczącej właśnie różnego rodzaju organizacji pozarządowych i miasta. Bo to też chyba na przestrzeni tego dwudziestolecia, ponad dwudziestolecia, o czym pani mówi od powstania tej pierwszej gali, też ulega metamorfozie, też zrozumiano, jak ważna jest to część tej polityki społecznej, jeśli chodzi o Opole, to widać we wszelkich działaniach. Zdecydowanie i jeden i drugi sektor jest wzajemnie sobie potrzebny. Część zadań rzeczywiście trudno byłoby realizować samym samorządom, organizacje pozarządowe bardzo mocno angażują się w realizację różnych inicjatyw, właśnie tych społecznych, często charytatywnych, ale też w obszarze kultury, sportu, edukacji, oświaty. Więc ta współpraca, powiedziałabym, że ona nabrała takiego charakteru dobrego wzajemnego zrozumienia. My na przestrzeni tych lat partnerstwa budowaliśmy pewne standardy. Najpierw poznawaliśmy się nawzajem. W międzyczasie warto przypomnieć, że zmieniały się też podstawy prawne. One też wymagały takiego naszego lokalnego dostosowania wzajemnych oczekiwań, wzajemnych relacji. I myślę, że dzisiaj to rzeczywiście jest taki czas, kiedy to jest dialog, kiedy tą naszą codzienność wypełnia dialog, wzajemne zrozumienie, szacunek, a nawet jeżeli czasami nie rozumiemy się od razu, to myślę, że każda strona ma w sobie taką gotowość, aby zamilczeć na chwilę, posłuchać tego partnera, czy ze strony społecznej, czy ze strony samorządowej, trochę wejść w jego buty i znaleźć wspólnie rozwiązanie. My bardzo często o tym mówimy, że niezależnie co się dzieje wokół, jakie mamy wyzwania, a tych wyzwań przecież w ostatnim czasie nie brakowało, bo wspólnie i miasto, i sektor organizacji pozarządowych zmierzał się z takimi tematami jak pandemia, jak kryzys wojny u naszych sąsiadów. Ogromna fala wsparcia potrzebnego właśnie tym w najtrudniejszej sytuacji.
i okazuje się, że chyba tak szybko potrafiliśmy w Opolu reagować na te różne sytuacje, dlatego że robimy to razem, dlatego że wykorzystujemy potencjał różnych grup obecnych w naszym mieście, które mogą coś do zadania dołożyć. No, nauczyliśmy się i doświadczyliśmy. Możemy to przekuć. Możemy to przekuć na wspaniałą galę. Pani Dorto, na koniec naszego spotkania tylko, bo dzisiaj kilkudziesięciu tych fantastycznych ludzi zobaczymy na scenie w Szkole Muzycznej. To prawda, z różnych kategorii właściwie setka osób i wolontariuszy i koordynatorów, ale też organizacji pozarządowych pojawi się na scenie. Mamy nadzieję, że będzie to taki czas, który wiele, wiele jeszcze miesięcy po gali będziemy wspominać, bo to ogromne święto wolontariuszy. Międzynarodowe, ale i nasze miejskie, które naprawdę raz jeszcze warto podkreślić, ma tą tradycję już od lat 2000. To też taka okazja, żeby przypomnieć osoby, które w różnych miejscach i instytucjach miejskich koordynowały współpracę z wolontariuszami, planowały, układały, odpowiadały na wszystkie pytania wolontariuszy i dzisiaj też taka wyjątkowa okazja, żeby też tą uwagę skupić również na koordynatorach wolontariatu. Czyli, drodzy Państwo, dzisiaj uhonorujemy tych ludzi, którzy, tak jak Pani mówi, bardzo często są w tym trzecim, czwartym, piątym szeregu, którzy mówią, bo ja to robię dla innego celu, ale myślę, że to dla nich też jest pewien motor napędowy do dalszego działania. Zdecydowanie, ale też ta sylwetka, historia konkretnych wolontariuszy zachęca innych, którzy być może jeszcze nie spróbowali swojej aktywności wolontariackiej, zachęca do zrobienia pierwszego kroku. No i czekamy na ten pierwszy krok, zawsze on będzie przydatny, zawsze ta dobra, wyciągnięta ręka jest czymś dodatkowym. Naczelnik Centrum Dialogu Obywatelskiego Opolu, pani Dorota Piechowicz-Witoń, była naszym i państwa gościem we wtorkowy poranek. Dziękuję.